Ten materiał powinien powstać już dawno. 17 lipca 2022 roku, scrollując Facebook, natknąłem się na krótką notkę o zapomnianym zaginięciu 32-letniej wówczas kobiety. Zaciekawił mnie brak zainteresowania i skąpa ilość informacji o sprawie. Wpisałem imię i nazwisko zaginionej w wyszukiwarkę i nie znalazłem tam dużo więcej wiadomości, poza jednym szczegółem, który jeszcze bardziej mnie zaintrygował. Tajemnicza wiadomość, którą zaginiona miała wysłać do swojego partnera chwilę przed tym, nim przepadła bez śladu. Poznałem w życiu wiele historii kryminalnych i intuicja podpowiadała mi, że coś tu absolutnie nie gra. Poprosiłem o pomoc Anitę, która prowadzi facebookową stronę zaginięcia gdziekolwiek jesteś, aby pomogła mi znaleźć kontakt do bliskich zaginionej. A kojarzysz takie zaginięcie Magdaleny Pałki? Ona się tak nazywała. Napisała mężowi czy tam chłopakowi SMS-a i zaginęła, a wyszła tylko do sklepu. Kojarzysz taką sprawę? Wkrótce miałem przyjemność porozmawiać z panią Marią, jej matką, która przedstawiła mi szokującą historię niekoniecznie dobrowolnego oddalenia się, ale najprawdopodobniej wyrachowanej zbrodni i wówczas jeszcze kompletnej bezczynności służb. Materiał ostatecznie wtedy nie powstał, ale sprawę przekazaliśmy za Anitą także do Rafała Zalewskiego z programu Interwencja i swój materiał przygotował Polsat, w którym zresztą też wystąpiliśmy i dzięki temu programowi ta historia nie została zapomniana. Dzisiaj wam ją przedstawię. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Tymczasem zaczynajmy historię Magdaleny Pałki. Magdalena Pałka urodziła się 29 czerwca 1983 roku w Limanowej. To 15-tysięczne miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim. Limanowa to także malownicza, trzeba przyznać, miejscowość, leżąca w niewielkiej dolinie, otoczona górami, których szczyty sięgają nawet 1000 metrów nad poziomem morza, więc idealna okolica do górskich spacerów, podczas których można podziwiać przepiękne krajobrazy. Właśnie w takim otoczeniu, z dwojgiem starszych braci, z którymi miała dobry kontakt, dorastała jako Magdalena Czaja, bohaterka dzisiejszego materiału. Jej mama wspomina, była bardzo grzeczną i pogodną dziewczynką, nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych, w szkole szło jej bardzo dobrze, a wręcz była najlepszą uczennicą. Jednak jej życie potoczyło się inaczej niż wyobrażała to sobie pani Maria, czyli wspomniana mama. Dziewczyna podejmuje naukę w liceum ogólnokształcącym, które kończy, jednak wbrew namowom rodzicielki nie kontynuuje edukacji. Wpływ na to ma z pewnością fakt, że mając 17 lat, na dyskotece poznaje o 6 lat starszego od siebie Rafała. Para zakochuje się w sobie, a owocem ich miłości w grudniu 2002 roku jest ich pierwsze dziecko, syn Wiktor. Magda ma wtedy 19 lat, para bierze ślub, a po 2 latach na świat przychodzi ich drugie dziecko, córka Julita. Magda to przebojowa osoba, lubiąca towarzystwo i ludzi. Młoda kobieta lubi potańczyć, wypić i bawić się. Jej mąż Rafał z kolei to spokojny, pracowity mężczyzna, całkowite przeciwieństwo wybranki. Różnica charakterów jest tak duża, że okazuje się kolokwialnie nie do przeskoczenia i po 5 latach małżeństwa Rafał wnosi o rozwód. Magda z Rafałem i dziećmi mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu w tym barku. To 2000 miejscowość, 10 km od Limanowej. Najprawdopodobniej właśnie pod koniec małżeństwa, kiedy Rafał wyjeżdżał w celach zarobkowych do Francji, Magda poznała 21-letniego wówczas Marcina S., który mieszkał z rodzicami w małej miejscowości nieopodal właśnie tym barku. Kiedy Magda i Marcin poznali się, był dokładnie rok 2007. Opieka nad dziećmi zostaje przyznana po rozwodzie Rafałowi, ale Magda regularnie się z nimi spotyka. Kiedy wynajmuje mieszkanie wspólnie z Marcinem, zabiera je na każdy weekend do siebie. Także mama Magdy chętnie zabiera do siebie wnuki, z którymi jest bardzo związana emocjonalnie. Związek Magdy z Marcinem na początku układa się dobrze i tak 10 lipca 2012 roku rodzi się ich jedyne wspólne dziecko, syn Igor. Pani Maria, mama Magdy, tak wspomina tamten okres. Przez jakiś czas po rozstaniu z Rafałem nie odzywałam się z córką. Byłam na nim trochę zła, kiedy dowiedziałam się, że do rozwodu doszło z jej winy i nie ukrywam, że miałam żal, że w pewnym sensie zgodziła się na to, aby opiekę nad dziećmi przejął Rafał. Uważam, że to przede wszystkim mamy potrzebują dzieci, kiedy są małe, jednak powoli pogodziłam się z tym. To w końcu moja córka, kocham ją i chciałam dla niej zawsze jak najlepiej. Kiedy Magda związała się z Marcinem, nie byłam zadowolona i mówiłam o tym otwarcie córce, ale ona wtedy poza nim świata nie widziała.
Nigdy nie zachowywał się, broń Boże, źle w stosunku do mnie, ale z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu nigdy za nim nie przepadałam. Spora zmiana zaszła jednak w Magdzie po narodzinach Igora. Kobieta przestała prowadzić imprezowy tryb życia i skupiła się na wychowaniu dziecka. Jak wspomina pani Maria, kiedy urodził się Igorek, zakochała się w nim bez pamięci. Gdziekolwiek szła, zawsze, ale to zawsze zabierała dziecko ze sobą. Była z nim bardzo mocno związana uczuciowo i przelała na niego całą swoją miłość. Zupełnie inaczej z kolei zaczęło dziać się w relacji Magdy z partnerem. Bardzo często między nimi dochodziło do awantur. Magda była impulsywna i nie dawała sobie nigdy wejść na głowę. Kobieta nie skarżyła się jednak matce i długo ukrywała sytuację, która eskalowała. Bała się powiedzieć, jak jest, żeby nie usłyszeć od rodzicielki, że ta miała rację. Dopiero kiedy sytuacja robiła się wręcz niebezpieczna, po raz pierwszy przyznała, że Marcin potrafi podnieść na nią rękę, a 2 lata przed jej zaginięciem próbował ją udusić. Magda przyznała wtedy, że cudem udało jej się wyrwać i uciec i pomimo tego, że krzyczała na klatce schodowej ratunku, to żaden z sąsiadów nie zareagował, nikt się nie zainteresował. Być może sąsiedzi zdążyli się przyzwyczaić do dynamiki relacji pary? Po tym incydencie Magdalena rozważała odejście od przemocowego partnera, jednak bała się, czy poradzi sobie sama. Rozmawiała o tym nawet ze swoim byłym mężem Rafałem, z którym cały czas po rozwodzie utrzymywała poprawne relacje. Rafał proponował jej nawet, aby przyszła wraz z synem zamieszkać u niego, ale Magda zwlekała i finalnie do tego nigdy nie doszło. Para przez cały okres bycia razem wiele razy zmieniała z różnych przyczyn miejsce zamieszkania. Pół roku przed zaginięciem wynajmują dom przy ulicy Łazarskiego w Limanowej, który ma iść za kilka lat do rozbiórki, ale na ten moment wykorzystują niskie opłaty. Magda wtedy może także częściej widywać starsze dzieci, które często zabiera do siebie, na co Marcin nie patrzy zbyt przychylnie. Magda nawet mówiła o tym pani Marii, żaląc się, że partner nie traktuje tak jak powinien dwójki jej potomstwa. Zresztą w drugą stronę również nie było specjalnej sympatii, to znaczy dzieci kobiety nie przepadały za Marcinem S. 25 czerwca 2016 roku lato zaczęło się wyjątkowo upalnie. Jest sobota rano, Magda wraz z Marcinem jadą do zakładu mechanicznego, w którym on pracuje, co potwierdza także jego pracodawca. W ten dzień do domu pary przyjeżdża także mama Marcina, aby popilnować wnuka. Magda często jeździ wraz z partnerem do jego miejsca pracy, aby myć auta po naprawie i zarobić sobie w ten sposób parę złotych. Około godziny 13:30 wracają do domu, a o godzinie 14:00 Marcin odwozi swoją mamę do domu w miejscowości Podłopień koło Tymbarku. Według relacji Marcina miał on wrócić około godziny 16:00. Wiemy również, że tego dnia dochodzi między parą do dużej kłótni. Magda miała przyłapać Marcina na wymienianiu korespondencji z inną kobietą. Nie wiemy, czy wiadomości znalazła pod nieobecność mężczyzny, czy już po jego powrocie. Wiadomo z kolei, że awantura jest tak burzliwa, że kobieta rzuca laptopem o ziemię, a następnie po nim depcze. Nie jest wiadome, co dokładnie się działo poza tym do godziny 19:00. Wiemy za to na pewno, że Marcin kilka dni po tym feralnym dniu wymienił dysk twardy w laptopie. Według relacji mężczyzny Magda o godzinie 19:00 ma wyjść do sklepu po papierosy. Po około 15 minutach z jej telefonu na telefon Marcina zostaje wysłany SMS o treści. Daj mi pooddychać, zajmij się Igorem, niedługo wrócę. Magdalena Pałka nie wróciła nigdy, a od 25 czerwca 2016 roku nikt nie widział jej żywej, albo przynajmniej nie wiemy, by ktoś ją widział żywą. Nie widział również jej wyjścia z domu miejski monitoring, który był skierowany na przednie wyjście z domu. Faktem jest, że wyjścia były 2, jeśli jednak Magda wyszła faktycznie do sklepu, to powinna wyjść właśnie tym wyjściem, które obejmowała kamera, gdyż od tego wyjścia sklep jest znacznie bliżej. Tutaj trzeba dodać jeszcze, że jak wspominałem, kobieta była bardzo mocno związana emocjonalnie z synem. Jak twierdzą osoby, które ją znały w tamtym czasie, jeśli uciekłaby, to z Igorkiem. W ten weekend starsze dzieci Magdy przebywają w domu babci, czyli mamy Magdy, i wydaje im się to trochę dziwne, że Magda nie dzwoni ani nie przychodzi. W niedzielę córka Magdy dzwoni do swojej mamy, ale jej telefon pozostaje cały czas nieaktywny. W poniedziałek Julita około południa postanawia pójść do domu swojej rodzicielki, zaniepokojona brakiem kontaktu, jednak na miejscu nikt nie otwiera jej drzwi. Wygląda na to, że nikogo nie ma w środku. Dziewczynka więc zwraca się do swojej babci, pani Marii, a ta kontaktuje się z mamą Marcina. W odpowiedzi słyszy:
A to ty nic nie wiesz, że Magda zaginęła? Pani Maria pyta, czy została powiadomiona policja, na co matka Marcina odpowiada, że nie. Mama Magdy jest w totalnym szoku i dzwoni do Marcina pytając, dlaczego nie powiedział jej, że jej córka zaginęła, ani dlaczego nie powiadomił policji. Pod naciskiem mamy Magdy mężczyzna w końcu zgłasza zaginięcie, choć dopiero w środę. A przypomnę, Magda wyszła z domu w sobotę. Zgłaszając zaginięcie, partner mówi policjantom, że jego zdaniem Magda uciekła do swojej koleżanki Marzeny M., która mieszka w Krośnie i pracuje w agencji towarzyskiej. Dodaje także, że Magda na pewno uciekła do owej Marzeny w celach zarobkowych. To znaczy, że jego zdaniem Magda także podjęła pracę w agencji. Kiedy mama Magdy kontaktuje się z Marzeną, u której ponoć miała przebywać Magda, koleżanka natychmiast mówi pani Marii, że jest pewna, że to Marcin stoi za jej zaginięciem i że jest pewna, że zrobił krzywdę Magdzie, ponieważ w dniu zaginięcia słyszała się z Magdą, która powiedziała jej o tym, że odkryła Facebooka Marcina oraz jego konwersację z inną kobietą, więc zapewne z tego powodu doszło do ostatniej awantury. Stąd zresztą wiemy o kłótni, która miała miejsce bezpośrednio przed zaginięciem Pałki. Koleżanka ta stara się przekonać o tym także policję, niestety nikt nie chce jej słuchać. Limanowscy stróże prawa uważali ją za osobę niezrównoważoną i nie wiadomo nawet, czy ktokolwiek spisał jej zeznania, a szkoda. Obecnie krakowskie Archiwum X uważa, że właśnie ta koleżanka mogła być kluczowym świadkiem. Najprawdopodobniej osoba ta była tak traktowana przez śledczych z racji wykonywania najstarszego zawodu świata. Nie uznano jej za wiarygodną, a tak naprawdę to ona była powiernikiem problemów Magdaleny Pałki i miała największą wiedzę o tym, co działo się w życiu zaginionej kobiety. Niestety, Marzena nam już nic nie powie w sprawie Magdy, ani w żadnej innej sprawie, bo zmarła kilka lat temu. Tutaj trzeba dodać, że Magda wcześniej rzeczywiście kilka razy po awanturach z Marcinem uciekała do owej koleżanki, ale zawsze zabierając ze sobą Igora. Marcin, wiedząc, gdzie przebywa jego partnerka, zawsze po nią jechał i przepraszał, a następnie razem wracali do domu. Dlaczego nie postąpił też tak ostatnim razem, skoro na policji zeznał, że Magda uciekła do tej samej Marzeny? Policja oczywiście kilka razy sprawdziła dom koleżanki, ale ani Magdy, ani śladów po jakimkolwiek jej pobycie w tym miejscu nigdy nie znaleziono. Tutaj trzeba też powiedzieć, że zgłoszeniom zaginięć policja na początku na podstawie różnych informacji przypisuje poziom. Od kategorii zaginięcia zależy, jakie działania zostaną podjęte na początku, czyli najważniejszym, kluczowym momencie śledztwa. Pierwszy poziom jest najwyższy i dotyczy osób, których życie jest realnie zagrożone i wymagane jest podjęcie natychmiastowych i konkretnych działań. Zaginięcie Magdaleny Pałki otrzymało trzecią, najniższą możliwą kategorię. Taki poziom otrzymują zaginięcia, w których policja zakłada dobrowolne oddalenie się. Policja nie podjęła więc żadnych konkretnych działań. Do tego stopnia mówimy o bezczynności limanowskich stróżów prawa, że kiedy po 9 dniach pani Maria idzie na komendę, to dowiaduje się tam, że tak naprawdę to oni w ciągu tych 9 dni nie zrobili w tej sprawie nic. Jako powód podano fakt, że policjant, który zajmował się tą sprawą, poszedł na urlop, a drugi, który przejął zaginięcie, dopiero się z nim zapoznaje. Pani Maria jest twardo stąpającą po ziemi osobą, bardzo świadomą i wiedziała już wtedy, że ten najważniejszy moment poszukiwań został zaprzepaszczony. Mimo wszystko dzięki tej wizycie kolejnego dnia ruszają poszukiwania, 10 dni po zaginięciu. Marcin w tym czasie nie szuka Magdy, nie pyta o nią znajomych ani nawet policji, zachowuje się tak, jakby jego to w ogóle nie dotyczyło. Wręcz okłamywał otoczenie, że szukał jej u znajomych, ale u jakich znajomych? Tego już nie chciał powiedzieć i do dziś nie wiadomo. Później pani Maria dowiedziała się od mamy Marcina, że ten przyjechał do nich z synem w niedzielę rano, więc kilkanaście godzin po zniknięciu partnerki. O godzinie 12 miał zjeść obiad i oznajmić swoim rodzicom, że jedzie szukać kobiety i nie było go do wieczora. Stoi to w sprzeczności z informacją, jaką przekazał później policji, że Magda miała pojechać do przyjaciółki do Krosna. W poniedziałek sytuacja się powtarza i Marcin zaraz po pracy miał jechać szukać Magdy. Tylko że jak się później okazało, nie sprawdził, czy Magdy nie ma u jej matki, nie był też u żadnej z jej koleżanek i u nikogo z rodziny. Gdzie jej więc ostatecznie szukał 2 dni? Nie wiadomo. Tymczasem policja po pewnym czasie podejmuje coraz śmielsze działania. Zostają sprawdzone akweny wodne, lasy, bagna i nieużytki. Zostaje także sprawdzony choć dopiero po około miesiącu dom, w którym mieszkała Magda z Marcinem. Do tego celu policja wykorzystuje nawet psa tropiącego, przeszkolonego do szukania zwłok. Ten nawet zaczyna zachowywać się dziwnie w dolnej części domu, ale policjanci bagatelizują to, mówiąc, że pewnie dlatego, że były tam świnki morskie. Nie wiem, jaki to ma związek, nie znalazłem żadnej informacji.
informacji na ten temat. Okazuje się także, że Magda w dzień swojego zaginięcia wymienia SMS-y około godziny 23 ze swoim byłym mężem Rafałem. Pisze mu m.in., że jest u siebie w domu na piętrze. Konwersacja trwa około pół godziny. Magda pisze do Rafała, żeby przyjechał, bo chce z nim porozmawiać. Kiedy jednak ten kilkanaście razy próbuje się do niej dodzwonić, ta odrzuca połączenia. Przypomnę, Magda miała opuścić mieszkanie około godziny 19. Nie była to też osoba, która odrzucała połączenie od bliskich, więc to zachowanie wyraźnie odbiegało od normy. Zwłaszcza, że Magda doskonale wiedziała, że Rafał ma ogromne problemy z pisaniem, a wręcz tego nie cierpi. Stąd po krótkiej wymianie wiadomości próbował po prostu zadzwonić zamiast pisać. Rafał ostatecznie akceptuje dziwne zachowanie byłej partnerki i wraca do domu. Co istotne również, jak udało się później ustalić policji, ostatnie logowanie telefonu tego wieczoru, właśnie w trakcie wymiany SMS-ów z Rafałem, miało miejsce najprawdopodobniej w domu. Przy czym nawet funkcjonariusz określił miejsce w tym domu jako balkon, twierdząc zarazem, że w tym domu przecież nie ma balkonu. Oczywiście był, i to i na górze, i na dole, ale nawet tego policja nie sprawdziła. Dlaczego nie zostają zabezpieczone telefony ani Rafała, ani Marcina? W czwartek, więc 4 dni po zaginięciu Magdy, pani Maria wraz ze swoją koleżanką postanawiają odwiedzić Marcina. Ten jest niemile zaskoczony tą wizytą, nie zaprasza kobiet do domu, tłumacząc się tym, że Igor już śpi i nie chce, żeby się obudził. Panie idą więc usiąść do altanki przydomowej i wtedy pani Maria zauważa brak jasno-niebieskiego baseniku, który z całą pewnością był tam jeszcze przed zaginięciem jej córki. Był to nowy basenik, okrągły, o przekątnej mniej więcej 1,5 metra. Pani Maria tego wieczoru nie ma odwagi zapytać Marcina o zniknięcie tego przedmiotu. Mówi jednak o tym policji i Marcin nigdy nie miał logicznego wytłumaczenia na zniknięcie baseniku. Zresztą dziennikarzowi interwencji udało się dotrzeć do Marcina S. i zapytać go o ten basenik, co wyraźnie go zmieszało. Stwierdził, że nawet policja go o to nie pytała. To tak odnośnie rzetelności pracy mundurowych z Limanowej w tej sprawie. Nawet go o to nie zapytali. Auto Marcina zostaje sprawdzone po ponad miesiącu od zaginięcia. Policja nie odnajduje w nim jednak żadnych śladów. Pani Maria wtedy z obawami pyta, czy jeśli czyjeś ciało zostałyby owinięte w grubą folię, na przykład taką jak basenik, czy zwłoki pozostawiłyby jakieś ślady? Policjant odpowiada jej, że jeśli ciało zostałoby dobrze zawinięte, to nie. Śledczym udaje się ustalić także pojedyncze tajemnicze logowanie telefonu Magdy. Miało ono miejsce na drodze między Limanową a Nowym Sączem. W niedzielę w godzinach późno popołudniowych telefon zostaje włączony dosłownie na kilka minut, po czym zostaje wyłączony już na zawsze. Marcin w tym czasie ponoć prowadzi poszukiwania na własną rękę, te tajemnicze poszukiwania w niewiadomym miejscu. Co do samego Marcina, to wiemy, że interesował się nazizmem, ale nie wiadomo, czy przynależał do jakichś grup. Na pewno miał pod pachą wytatuowany symbol SS. Magda zresztą często zarzucała mu, aby z tym skończył, bo znajdowała różne pisma i książki związane z tą fascynacją. Po około miesiącu od zaginięcia partnerki, Marcin wchodzi w nową relację, o czym informuje świat, ustawiając stosowny status na Facebooku. Z dużym prawdopodobieństwem również chodzi o tę samą kobietę, o którą Magda wszczęła ostatnią awanturę. Po miesiącu dzwoni także do mamy Magdy, mówiąc, żeby zabrała, jeśli chce, rzeczy córki, bo jeśli nie, to on je wyrzuci. Oczywiście pani Maria zabrała wtedy te rzeczy, wierząc, że jej córka jeszcze wróci. Pod koniec lipca wyprowadza się także z domu, w którym wspólnie mieszkali, i wraca do rodziców. Co ciekawe, w okolicach tego domu jest duży obszar leśny, który Marcin zna jak własną kieszeń. Doskonale się tam porusza. Jednak póki co nie ma żadnego przełomu w tej sprawie, ale obecnie zaginięciem Magdaleny Pałki zajmuje się krakowskie Archiwum X, co daje nadzieję na rozwiązanie. Policja dziś pracuje intensywniej nad rozwiązaniem zagadki niż prawie 8 lat temu. Przesłuchano mnóstwo osób, a Rafał i Marcin zostali m.in. poddani badaniom poligraficznym. Co ciekawe, to było drugie badanie, bo pierwsze, wykonane 4 lata po zaginięciu kobiety, nie zostało przekazane wraz z aktami policjantom z Archiwum X. Na dzień dzisiejszy, w związku z toczącym się śledztwem, nie znamy wyników ani pierwszego badania, ani powtórnego. Dom, w którym mieszkała Magda wraz z Marcinem, już dawno poszedł do rozbiórki i znajduje się tam obecnie biurowiec.
Igora wychowują z miłością rodzice Marcina jak własne dziecko. Niestety, najprawdopodobniej z powodu żalu do matki Magdy, być może z powodu podejrzeń w stronę Marcina, obecnie pani Maria nie widuje się z wnukiem. Najstarszy syn Magdy mieszka z jej mamą, a córka Julita z ojcem Rafałem klatkę obok. Życie toczy się dalej, tylko już bez Magdy. Pani Maria mówi, może Magda święta nie była, ale jest moją córką i póki żyje, będę dążyć do wyjaśnienia tej historii. Lepsza będzie choćby najgorsza prawda niż niewiedza, bo właśnie niewiedza wykańcza. Wierzę, że zanim umrę, a przynajmniej mam taką nadzieję, że zanim umrę, dowiem się, co spotkało moją córkę, a jeśli nie żyje, chciałabym ją chociaż godnie pochować. Ja ze swojej strony mogę to podsumować truizmem, jak ważne są pierwsze godziny po zaginięciu. Gdyby policja podjęła kroki od razu zamiast szukać Magdy w agencjach towarzyskich, jak to czyniła, być może dzisiaj znalibyśmy odpowiedź na pytanie, co się stało, a tak nie żyje kluczowy świadek, a od zaginięcia minęło mnóstwo czasu i próżno szukać już śladów. Jeszcze tak odnosząc się do próby uduszenia Magdy, o której opowiadałem, gdzie udało jej się wyrwać Marcinowi, w jakiejś dziwnej koincydencji to stoi z treścią ostatniego SMS-a, jaki z telefonu Magdy został wysłany na telefon Marcina. Najczęściej sprawcy morderstw popełnionych pod wpływem emocji działają na automatyzmach, a to właśnie brzmi jak nieprzemyślana akcja. Jeśli w tej sprawie pojawią się jakieś nowe informacje, napiszę o tym w przypiętym komentarzu pod tym filmem.